Cześć, siemanko. W takim poradniku o aktualizacji Windowsa ze wczoraj był 7, w środę. To i było, nie wiem co było. To nie. No jakaś aktualizacja była wczoraj. Nie, tutaj, tu się sprawdza. Do 1607, coś tam, coś tam. I dzięki tej aktualizacji nie działał nam CS. No działał, ale w 30 klatkach i nie dało się komfortowo grać. Ja miałem takie odczucie, nie wiem czy każdy. Inne gry mi działały oprócz CS-a. Ale żeby wyłączyć, żeby działał tak jak należy, trzeba wejść w Xbox kurwa, teraz się to będzie wczytywać pół dnia. Xbox, trzeba wejść w to, trzeba wejść w ustawienia i tutaj jest jakiś dewał, coś tam z gry. Tutaj jest nagrywaj klipy z gier i zrzuty ekranu i to trzeba wyłączyć i będzie działać tak jak powinno. Mi to pomogło. No i to by było na tyle. Tylko to trzeba wyłączyć, bo w tej aktualizacji to jakoś kurwa doszło i dzięki temu nie działała gra. No i to chyba wszystko. Tu nie mogę pokazać, że jak działało, jak nie działało. Ale nie działało. I mi smutno było z tego powodu. A to już mogę zamknąć. Też szukałem sposobu, jak to kurwa naprawić. Odinstalowywałem CS-a, wracałem do poprzedniej konfiguracji systemu, to znaczy do poprzedniej aktualizacji. I też to nie pomogło. Wróciłem do tej i poszukałem, że jest takie coś. Jak to się wyłączy, to działa dobrze i tak jak powinno. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w innych materiałach z takich rzeczy, z takich patologicznych trochę.